nie ma. Jak wygląda Twoje portfolio? Czy budzi respekt? Czy budzi szacunek? Czy zdobywa ci klientów? Czy w ogóle masz portfolio? A może wydaje ci się, że skoro nie masz zleceń, to nie masz portfolio. No bo bez klientów nie ma zleceń, bez zleceń nie ma tekstów, a bez tekstów nie ma tekstów. Co w sytuacji, kiedy od pół roku lub roku piszesz dla kogoś, kto wymaga od ciebie klauzuli poufności albo piszesz na platformie, która. Tej poufności wymaga regulaminem? Co w takiej sytuacji, kiedy masz 100, 200 czy jak niektórzy 1500 tekstów na good content, ale żadnego z nich nie mogą pokazać? Jak przekonać klienta, że umiesz pisać? Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i umaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Na początek, disclaimer i właściwie bardzo dobra wiadomość. Nie musisz mieć zleceń, żeby mieć portfolio. Myślę, że nie przeszacuję, jeśli powiem, że 90% klientów nie będzie oceniać tekstu, zwłaszcza blogowego. 90% klientów nie będzie oceniać efektu tego tekstu. Nie będzie ich interesowało to, czy ten artykuł jest na pierwszym, drugim czy na dwudziestym miejscu w Google. Nie będą sprawdzać, czy on się zindeksował, czy się nie zindeksował. Im wystarczy link. Spojrzą na tekst, zobaczą, czy umiesz się posługiwać językiem polskim. Lub językiem obcym, jeśli to ma być tekst obcojęzyczny, i to zasadniczo tyle. I nie będą wnikać w to, czy tekst był napisany na zlecenie, za pieniądze, za darmo, czy jak. 90% klientów ma to w pompie. Oni chcą po prostu widzieć coś, co jest Twoje, własnoręczne, napisane przez Ciebie, coś, co zbuduje zaufanie w ich oczach i wiarę w to, że Ty jesteś w stanie dowieść dla nich zlecenie. To, że twoje teksty są warte ich pieniędzy. To, że ich pieniędzy nie zmarnujesz i że ich czasu nie zmarnujesz. Więc to jest dobra wiadomość. Nie musisz mieć zleceń, żeby mieć portfolio. Jeden mały disclaimer w przypadku kopii sprzedażowego, które, no, umówmy się, mało który klient pozwoli ci pokazać swoje wyniki, na przykład z kampanii sprzedażowej. Mało który klient pokaże, że miał 5 czy 10% konwersji z twoich maili, czy 150, albo 200, albo więcej tysięcy sprzedaży. Możesz zobaczyć, u Pawła ciska na przykład na stronie, że tam, tam nie ma kwot. Tam jest jedynie co? Jedyne na co klauzula poufności pozwala to na to, że klient mówi: Paweł pomógł nam wyciągnąć 6-7 cyfrową sumę. I to jest tyle. Ale z drugiej strony, jeśli jesteś skutecznym copywriterem Direct Response, jeżeli faktycznie sprzedajesz, myślę, że nie musisz publikować efektów w portfolio, bo po prostu Twoja reputacja zrobi to za Ciebie. A teraz do rzeczy. Skąd wziąć teksty do portfolio, kiedy nie masz zleceń? Na początek mój ulubiony sposób, czyli własna strona internetowa. Mam kurs stawiania strony internetowej. To naprawdę nie kosztuje 2,5 tysiąca czy więcej złotych. Autentycznie za 5 dych w pierwszym roku możesz się obskoczyć. Własna strona internetowa ma tę zaletę, że nie musisz nikogo prosić, nie musisz do nikogo iść, nie musisz nikogo pytać, nie musisz wbić się w czyjś, w czyjś świat ze swoim tekstem. Po to, żeby go napisać, po prostu odpalasz stronę, stawiasz się dbasz o techniczne aspekty tej strony, jak polityka prywatności, certyfikat SSL i tego typu pierdoły i piszesz o czym chcesz. Jeżeli zechcesz pisać o zwyczajach godowych chomików, piszesz o zwyczajach godowych chomików. Jeżeli chcesz pisać o figurkach na święta z igieł Jodły Kaukaskiej, piszesz o figurkach na święta z Jodły Kaukaskiej. Jeżeli twoje teksty są cenzuralne, przyzwoite, to naprawdę zakres tematyczny. Nie tylko pokazujesz swoją specjalizację, ale też piszesz o tym, o czym chcesz, a ta swoboda tworzenia też jest ważna. A dodatkowo profit jest taki, że jeżeli Twoja strona zacznie łapać pozycję, Twoja strona, nie strona klienta, Twoja strona, jeśli zacznie łapać pozycję i ruch organiczny, to robi robotę. To robi lepszą robotę niż top 1 u jakiegoś klienta, bo to jest Twoje dzieło. Ty to tworzysz samodzielnie. Nie, że ktoś wywalił przez 3 ostatnie lata milion złotych na linki, i ma wysoką pozycję, tylko ty od początku ciągniesz ten projekt i ty odpowiadasz za to, że ten projekt ma ruch organiczny. Więc, jeżeli mówimy tutaj o artykułach blogowych, własna strona to jest sztos. To jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił. Druga rzecz, którą bym zrobił, to organizacje pozarządowe, fundacje tego typu instytucje. Fundacje i instytucje charytatywne bardzo chętnie przyjmą jakikolwiek datek, nawet jeżeli ten datek to są teksty. Jeżeli potrzebują zredagować jakieś newsy albo napisać jakiś artykuł na dany temat, bardzo chętnie to przyjmą, jeżeli tylko nie będą musiały za to płacić pieniędzmi. Profity ze współpracy z fundacją są takie, że przede wszystkim masz teksty do portfolio. Masz teksty do portfolio na stronie, na którą ciężko się czasem wbić za kasę, bo może być, że te fundacje będą nieskore dodawania publikacji sponsorowanych np. podmiotom, które nie wpisują się w ich wartości. Wartości to jest drugi benefit, bo możesz współpracować z fundacją, która w Twoje wartości się wpisuje. I ty, raz, że robisz coś, co ma sens, coś, co daje Ci motywację wewnętrzną, a dwa, od razu pokazujesz te wartości swojemu klientowi. Kochasz zwierzęta i trafiasz na klienta, który też kocha zwierzęta, i pokazujesz mu linka do Twoich tekstów na stronie fundacji, która zajmuje się pomaganiem zwierzętom. Kurde, idę o zakład, że choćby ludzie byli naprawdę tani i mieli bogate portfolio, to ty z tym linkiem od fundacji z tym tekstem przebijesz się ponad nich. Jestem tego prawie pewien, bo są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze. Hajs jest ważny, ale wartości są jeszcze ważniejsze. Czy odpowiedz sobie na pytanie, czy jest coś, czego nie zrobić dla pieniędzy? Jeżeli tak, to znaczy, że twoje wartości są warte więcej. Trzeci benefit współpracy z fundacją jest taki, że nie masz tego poczucia wyzysku, że pracujesz za darmo dla jakiegoś Janusza, bo, bo budujesz portfolio i każdy Janusz chętnie przyjmie tekst za darmo. Nie masz tego poczucia i to jest fajne, to też napędza. Ostatni benefit: jeśli kiedyś planujesz pozycjonować swoją stronę internetową, to fundacja da Ci linka, który często jest bardzo wartościowy i często tego linka ciężko jest dostać. Więc zdecydowanie warto. Za te, za te parę złotych, za te kilka godzin pracy, może nawet nie kilka godzin, możesz dostać naprawdę wiele, zwłaszcza na początku. Trzecia opcja: poznajomych. Szukaj poznajomych. Tak samo jak na początku zleceń, szuka się poznajomych, tak i wpisów do portfolio można szukać poznajomych. Przejrzyj swoją książkę telefoniczną, przejrzyj adresy mailowe, przejrzyj znajomych na fejsie, przypomnij sobie ziomków z liceum, kto ma firmę, kto nie ma firmy, kto ma stronę internetową, a kto nie. I odezwij się do nich, powiedz, że słuchaj, napiszę ci jeden, dwa, trzy artykuły yy, za free w zamian za to, że dasz mi opinię, plus podpiszesz moim nazwiskiem, no bo rozwijam się teraz jako copywriter i bardzo mi to będzie potrzebne. To jest tak jak dla ciebie opinia o twoim biznesie, opinia o tym, że twoje puszki z farbą albo yy, autodetailing są naprawdę na wysokim poziomie. A dzisiaj, w dobie omnibusa, gdzie opinie muszą być zweryfikowane i archiwizowane, taka opinia od kogoś realnego. Może być na wagę złota. I ja myślę, że przedsiębiorca zrozumie coś takiego. Jeżeli jest sensowny i powiesz mu, że słuchaj, zaczynam biznes, to przedsiębiorca zrozumie. Większość przedsiębiorców zrozumie. Część nie, ale większość przedsiębiorców zrozumie. Czwarta opcja. Chodzisz po innych copywriterach. Jeżeli ktoś lepiej zrozumie Cię niż przedsiębiorca, to przedsiębiorca copywriter. Serio. Większość z nas. Może się wydawać, że nasza społeczność jest toksyczna, szczególnie jeśli dużo siedzisz na fejsie i <laughs> czekasz na zlecenia, ale jest wiele osób, zwłaszcza tych, które wyszły już ze stadium larwalnego i, i mają działające biznesy, które po prostu wiedzą, co to znaczy zaczynać, które pamiętają, co to znaczy na początku nie mieć portfolio, nie mieć zleceń, mieć problemy z pozyskiwaniem klientów i one chętnie Ci pomogą. To dobrze zaczynać wtedy, kiedy masz specjalizację i znajdujesz copywritera, który też ma taką specjalizację. Kto wie, może nawet jeżeli pójdziesz do takiego copywritera i napiszesz tych parę tekstów bez kasy na początku, to weźmiecie na stałe, bo uwierz mi, że dobry copywriter zawsze przyjmie chętnie dobrego podwykonawcę. Tylko ty tym dobrym podwykonawcą bądź, a nie, że chcę napisać dwa, trzy teksty, żeby móc się na czym wozić, a potem iść i robić chujnie. Więc idź do takiej osoby, powiedz, że zaczynasz. Szukasz czegoś do portfolio, w zamian za feedback i umieszczenie tego tekstu na stronie internetowej, coś napiszesz. Nie, nie będziesz naginać jak niewolnik przez najbliższe kilka miesięcy w zamian za w sumie nie wiadomo co, nie będziesz za to płacić. Po prostu napiszesz tekst. Myślę, że większość copywriterów Cię zrozumie i Ci pomoże. Jeśli się specjalizujesz w ubezpieczeniach albo w marketingu online, możesz napisać nawet do mnie. Piąta opcja to outreach marketing. Outreach, czyli wychodzenie do innych osób. To, to samo co pisanie po znajomych lub pisanie po innych copywriterach, tylko że w tym momencie nie znasz tych ludzi. I tutaj też sugerowałbym się kierować specjalizacją, jeśli już ją masz, jeżeli jest coś, co lubisz albo się na czymś znasz, znajdź parę firm z tej branży i po prostu się do nich odezwij. Powiedz, że zaczynasz to samo, co w przypadku znajomych, to samo, co w przypadku copywritera. Powiedz, że zaczynasz, machniesz tekst za free w zamian za feedback i umieszczenie go na stronie i to jest tyle. Słowo klucz – zamian. Nie daj się wpieprzyć na pisanie za darmo. Nie ma pisania za darmo. Do tego też zaraz dojdziemy. I ostatnia, szósta rzecz, bonusowa rzecz. Bonusowa rzecz, bo mało kto o niej mówi i nie jestem pewien, czy ktokolwiek do tej pory na to wpadł, ale możesz iść na portale typu Linkhouse, WordPress i inne sprzedające publikacje sponsorowane i dodać tam swój artykuł. Portale tego typu sprzedają publikacje i zasadniczo nie pytają o to. Kto zamawia i po co, o ile to spełnia warunki świadczenia usługi, więc możesz sobie takie 3-4 publikacje po 30-50 zł kupić na jakimś regionalnym portalu czy coś. Ten portal i tak sprzedaje te publikacje, i tak, więc je przyjmie. Nie będzie za bardzo patrzył na jakość, bo w Polsce się na to nie patrzy, o ile tylko płacisz za linka. I dzięki temu możesz zbudować portfolio, dzięki temu zyskasz wpisy w internecie, które są Twoje i nikt ich nie zakwestionuje. I to jest fajne. Teraz pytanie może się pojawić, ale po co mam płacić za publikację, kiedy mogę je mieć za darmo. No jeśli możesz się je mieć za darmo, albo jeśli możesz się je mieć ze zleceń. No to wiadomo, że nie będziemy o tym rozmawiać. Ale jeżeli potrzebujesz się przebić nad konkurencję, zauważ, że twoja konkurencja na to nie wpadnie. Twoja konkurencja pomyśli dokładnie to samo: Po jaką cholerę mam płacić za publikację, po jaką cholerę mam płacić komuś 30, 50 czy 100 zł za to, że wstawi mój tekst na swoją stronę, kiedy... Kiedy mogę nie płacić. A ty to zrobisz. Jesteś o krok przed nimi. I możesz mieć publikacje w miejscach, w których oni nigdy nie będą mieli publikacji, chyba, że będą pisać dla kogoś kiedyś na zlecenie. Ale wątpię. Pamiętaj, że jesteś na początku drogi. Jesteś na początku drogi, tak jak oni są na początku drogi. I kiedy oni będą dawać ogłoszenia na Facebooku, dzień dobry, napiszę pięć artykułów za darmo do portfolio i zgłaszają się Janusze, to Ty będziesz mieć tych kilka artykułów już opublikowanych. I tam też możesz praktycznie rzecz biorąc, wybrać sobie portal, na którym chcesz pisać, który odpowiada Twojej specjalizacji lub temu, o czym chcesz w ogóle pisać, i sobie tam opublikować co tylko chcesz. To przypomina własną stronę internetową, kiedy jeszcze jej nie masz. Piszesz o czym chcesz, dla kogo chcesz. To ty wybierasz miejsce publikacji. Nie że ci wiesz, przyjdzie ktoś i każe pisać o betonach do szamba czy o zwyczajach godowych chomików, tylko po prostu wybierasz sobie, chcesz pisać o branży Beauty, wybierasz sobie portal, który pisze o branży Beauty. Klepiesz na niego artykuł, jakiś porządny, na miarę Twoich możliwości, zamawiasz publikację i ta publikacja się publikuje i to jest tyle. A jeśli kiedyś będziesz mieć swoją stronę internetową, to możesz dograć sobie tego linka do swojej strony, co też będzie wpływać w jakimś stopniu na pozycjonowanie. Dlatego to jest bonusowa rada. Mało kto o tym myśli, mało kto by na to wpadł, to jest antyintuicyjne, ale myślę, że zdecydowanie warto. Jeżeli już naprawdę nie możesz znaleźć poznajomych, nie możesz znaleźć po innych copywriterach, outreach nie pomaga, fundacji nie ma. Nie chcesz zakładać własnej strony, to możesz zrobić w ten sposób. Ważna kwestia: ile takich tekstów do portfolio? Nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Nie ma tutaj jednej odpowiedzi i ja jej ci nie dam. Nie powiem ci, że trzy wystarczą albo że 10 wystarczy. Wszystko to zależy. Wszystko jest kwestią indywidualną. Ja pamiętam, że na początku w portfolio miałem chyba 3 albo cztery teksty i to już wystarczało mi, żeby się przebić nad konkurencją na moim, na moim poziomie stawek. Jeżeli te 3-4 teksty będą dostatecznie dobre, żeby utwierdzić klienta w przekonaniu, że dowierzysz dla niego zlecenie w jakości odpowiadającej stawce, to tak jak mówię, 3-4 teksty wystarczą. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz 10, pisz 10. Ela Markowska w odcinku podcastu, który z nią nagrywałem, mówiła, że to były w jej przypadku 2-3 teksty. I ostatnia kwestia, czy pisać za darmo. Myślę, że ta dyskusja w świecie copywriterskim, czy pisać za darmo, czy nie pisać za darmo, trwa o wiele za długo. Po pierwsze, trzeba zaznaczyć, co to jest za darmo. Za darmo to jest po prostu, że nie dostajesz za to nic. Piszesz tekst i nie dostajesz za to nic. Ani pieniędzy, ani wpisu do portfolio, ani żadnych korzyści, ani żadnej opinii, ani nic. To jest za darmo. Za darmo to jest głupota. Nie pisz za darmo. Nie można pisać za darmo. Bez kasy. Tu już jest kwestia dyskusyjna. Są ludzie, którzy twierdzą, że bez kasy pisać nie można, że bez kasy to jest to samo co za darmo. Nie, bez kasy to nie jest to samo co za darmo. Bez kasy piszesz artykuł gościnny dla innego copywritera, bez kasy piszesz dla fundacji i bez kasy możesz pisać na początku dla swojego znajomego, ale twój znajomy da ci opinię, opublikuje twój tekst i już masz się na czym wozić. To nie jest za darmo, to jest już coś, to jest ekspozycja. Bartek Krawczyk, Copywriter Direct Response. Napisał kiedyś trzy oferty sprzedażowe i powiedział tak, jak oferta zadziała, płacicie. Jak oferta nie zadziała, nie płacicie. No i odważnie, ale opłaciło mu się, bo oferta zadziałała i miał za to zapłacone. Paweł Cisek tak samo. Zadanie testowe pisał za darmo i to była oferta sprzedażowa, czyli niewki i pierdział. Ale ta oferta sprzedażowa, ta bezpłatna oferta sprzedażowa, uwaga, nie za darmo. Dała mu zlecenie. Zlecenie, które spłaciło się, podejrzewam, po wielokroć. Ja pisałem artykuł gościnny dla Eweliny Zajączkowskiej, dla Maćka Wojtasa. Pisałem zadanie testowe dla Senuto bez kasy i chociaż nie dostałem się, to mój artykuł jest u nich na blogu, nawet jakiś ruch chyba zbiera. Mam linka do swojej strony i mogę się na tym wozić, no bo też artykuł na stronie Senuto to nie w kij pierdział. I ważna rzecz, jeżeli chcesz pisać nieodpłatnie, zaznaczam nieodpłatnie, nie za darmo, wybierz dla kogo. Jak rzucisz hasło na Facebooku, że piszesz za free do portfolio, to się zlecą Janusze i będziesz pisać piorun wie o czym, tak jak mówiłem o betonach do szamba, zwyczajach godowych chomików, czy tynku do ścian w remontowanym mieszkaniu, więc jeśli już masz pracować, to z sensem. Życzę Ci powodzenia na Twojej ścieżce budowania portfolio i mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi i tym kilku patentom zbudujesz je lepiej, szybciej niż Twoja konkurencja i lepiej i szybciej dotrzesz do klientów i zaczniesz zarabiać hajs. 线嘛。